Okej, cześć, siemano wam wszystkim, tutaj ja, Theromanek100 i witam was w kolejnym odcinku z serii Zagramy w Star Wars: The Old Republic klasu Imperial Agent. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku działaliśmy dalej na Alderaanie dla rodu Thul i w poprzednim odcinku na samym jego końcu udało nam się powstrzymać atak pewnego lorda, który niby jest wasalem Thula, ale tak naprawdę stanął po stronie organów i się zbuntował, a generalnie tak ogólnie to walczymy o tron i także szukamy pewnej osoby, która finansuje ruch oporu pana Igla i to jest ta niejaka Denri Ayl, której aktualnie szukamy, dlatego że ona gdzieś zaginęła i nikt nie wie, gdzie ona jest. W każdym razie, na razie chodźmy pogadajmy z Lordem Thulem, powiedzmy mu o odparciu ataku, zobaczymy co dalej będziemy musieli tutaj zrobić. The Calaisis just surrendered. My men are returning from the outpost to take them into custody. The Calaisis are acknowledging you as a man of honor. I will tell Moff Sarek of your heroism immediately. I have won your place for you fairly, in a way they understand. An unnecessary luxury, but it did not cost us the battle. This time. The Thuls need not fear any further rebellion in their ranks. It would be a waste to pin down one of our best operatives here any longer. General Stanel Thul is coordinating our efforts near House Ald. Speak to him if you'd like to take a further role in this conquest. You have saved my house's dream of ruling our world, and taught me much about what that will mean. I will not forget. No ale i tak ostatecznie do władzy nie dojdziesz. Nie mam miejsca na nagrodę. O cholipka. To ciekawe. Dobra. W takim razie no będę musiał coś tutaj posprzedawać, no to by wychodziło. Za chwilkę to sobie porobimy. Także chodźmy znaleźć jakiegoś vendora w takim rozrachunku. I będziemy mogli stąd spadać, dlatego że więcej dla bezpośrednio rodu Thul nie pomożemy tutaj. Ale zanim, jak mówiłem, pójdziemy gdzieś dalej, to chciałbym sprzedać trochę syfu. Tak żeby chociaż móc przyjąć tą nagrodę. Także nie wiem, pogadajmy z tym sprzedawcą tutaj. Sprzedajmy syfy, tylko syfu dużo nie mam, no ale to wszystko mogę, myślę, posprzedawać spokojnie, bo to jest gorsze. To też mogę sprzedać. To są jakieś tam gifty, to jest gorsze. To jest też gorsze. To podejrzewam też. Kieca, no trochę szkoda mi się z nią rozstawać, ale cóż. To wykumak heavy armoru, to tym bardziej nie. Hełmu nie zakładam, bo wygląda okropnie. To jest gorsze, to jest gorsze. Tego nie mogę porównać, co ciekawe. Aha, ale i tak nie mogę tego używać, to sprzedajmy. Tutaj kolejne gifty. Tutaj jeszcze jakiś stary ten nóż do rzucania, czy też sztylet. Dobra. Czy mamy na przykład jakieś prezenty, które by się nadawały dla Kalio? Moderate influence game. A niech będzie, damy ci. To w takim razie. Dobra. Spodobałeś. Tutaj mały. Tutaj też mały. Tutaj też mały. Tutaj bez. Także ewentualnie, no dobra, żeby zwolnić miejsce w ekwipunku, to damy jej drugi raz. To samo. Dobra. Zawsze tam trochę więcej tych wpływów u niej będziemy mieli. No i dobra, tak naprawdę stąd możemy w takim razie chyba uciekać, bo to jest do kompletnie innej lokacji, tak jest. Nie wiem dlaczego gra mi nie pokazuje tej taksówki tutaj, jako najszybszej drogi transportu, ale okej. Czasami tutaj takie dziwne rzeczy się dzieją. Także lecimy sobie tutaj. No i zobaczymy co tam na miejscu będziemy musieli zrobić. Coś czuję, że na początku spotkamy się z tym całym generałem, który będzie miał dla nas jakieś zadanie. Wait, czy mi się... Aha, dobra. Bo to jeszcze muszę zaakceptować, okej. Chyba dlatego, bo tu mi pokazuje, że mamy Stanel Thul. To chyba ktoś inny jest w takim razie. Jakiś inny lord z tego rodu. Wydaje mi się. Na to by wychodziło. No tak, bo tam to był jakiś Jordel, jakoś tak. Czy też Jordel, nie wiem jak to się powinno wymawiać. Tak więc wylatujemy poza... Chyba poza ten obszar, bo chyba nie lecimy tutaj. A jeżeli tutaj lecimy, to polecimy gdzieś dalej. No bo chciałbym jednak bliżej questów, ale nie, dobra, lecimy gdzieś tam niżej dalej, tak więc spoko. Ciekawe, no bo tu dużej ilości mapy tak naprawdę nie odkryliśmy. Nie wiem, czy to jakieś zadania poboczne są, czy nie, ale już walić to. Nie będziemy ich na siłę szukać. Okej, przylatujemy w takim razie. Zresztą i tak te wszystkie zadania poboczne, podejrzewam, się powtarzają, już innymi klasami je robiłem, tak więc nie jest to jakoś super ekstra bardzo ważne. A na razie chodźmy, pogadajmy z tym właśnie panem Lordem i kontynuujmy story arc związany z Alderaan. Stanel Thul, I was told you wanted to see me? Yes, Moff Sarek said you'd be here. We've had an inspection team lost to the Kiliks for days now, advisors from Droman Cast. They were inspecting one of our mining sites for lanthanide deposits. But in the middle of their inspection, the entire place was overrun by Kiliks. We've had no communication for days. I want the full briefing, risk assessment, strategic importance, all of it. Moff Sarek wants the inspection team rescued, and fast. Apparently some of them hold serious rank off-world. And the Kiliks don't exactly respond to negotiations. They're the native aliens here, giant bugs with just enough sentience to shoot a blaster. Attacking these Kiliks would take half our army, but apparently I'm too close to the problem to strategically assess its value. You have some kind of personal stake in this? Yes. I don't want you to think I'm asking for personal reasons, but my daughter was leading the inspection team. I don't know if she's alive or dead. If you can find her, find our advisors, free them if they're prisoners. I promise you a reward that will leave me bankrupt. I will not let these aliens kill your daughter or the advisor. Thank you. For myself even more than for my house. Dobra, czyli musimy uratować pewną ekspedycję, której przewodziła też jego córka. No dobra, to co, na speeder w takim razie jedziemy. No to by wychodziło, trochę nas czeka tego jechania. Mam tą ekspedycję, tak. No to kontynuujmy w takim razie to... Te zapiski na tą panią, która finansuje ruch oporu, sobie ogarniemy później. Ciekawe, mam jakiegoś droida, chyba trochę mało aktywnego. Dobra, jak tędy pojadę, raczej źle nie będzie. Czy może i będzie, bo mamy tutaj przeciwników. Dlatego może, no jednak nawróćmy. Wrócę się jeszcze, dobra. Podróżujmy ścieżką, bo na ścieżce nie powinno być w teorii przeciwników. A nawet jak będą, to się będzie dało pomiędzy nimi wymanewrować, o ile się nie mylę. Zobaczymy, jak to tutaj będzie. Także ciśniemy przed siebie. No i cóż, nie wiem, o czym mam tutaj poopowiadać. Gdzieś tam kiedyś mówiłem, że być może jakieś raporty z FIFA będę robił. No to generalnie już gram trochę lepiej, jestem w lidze 6 i w miarę się tam trzymam, także no 2 ligi do góry. Już mam trochę lepszy ten bilans, no też dlatego, że mam lepsze karty. Mam skład z lewym i z milikiem. Teraz już pomału odkładam kasę na Aguero, jak już o tym mowa, to dzisiaj w ogóle odbieram nagrody za skład battles. Wbiłem sobie złoto 1, wczoraj trochę więcej pograłem. Także mam nadzieję, że coś fajnego się trafi. No i zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie w tej Fifie. Chociaż no to tak mało jest związane tematycznie z moim kanałem, bo w Fifie nie grywam ani nic, no ale... Tak to już wygląda. A jeszcze dla wszystkich, którzy być może nie oglądają serii z Kingdom Come, to generalnie tamtą serię praktycznie skończyliśmy. Ale ciągnę ją jeszcze jakimiś tam rzeczami pobocznymi i tak dalej, ze względu na to, że 15 listopada wychodzi Star Wars Jedi Fallen Order, tak więc będą w listopadzie od jego połowy na kanale 2 gry Star Warsowe, z czego właśnie jedna to zupełna nowość, czyli właśnie Fallen Order, Jedi Fallen Order właściwie. Co ciekawe, tamte Kiliksy nie chcą mnie, a właściwie nie są w stanie mnie zrzucić, tak więc zajebiście. Bo wygląda na to, że nie mają blasterów. Dobra, tutaj już sobie jednak postrzelamy, bo być może nawet się aktywuje jakaś misja bonusowa. No nie aktywuje się, czyli zbędne to było, ale to nic. Jakoś sobie z tym poradzimy. Także na speeder i jedziemy dalej. I mamy wejście do jaskini, w której badali jakieś tam złoże jakiegoś minerału chyba. Znaczy mieli spróbować odnaleźć złoża. A się okazało, że no zaatakowały ich te przerośnięte modliszki, czy też przerośnięte robale, może powinienem bardziej mówić, bo to nie są stricte modliszki, no modliszka tak nie wygląda, chociaż no ten jakby, no ich głowa to taka wzorowana na modliszce. O ile ja dobrze pamiętam, jak wygląda modliszka, ale no jestem prawie pewien. I niestety mamy tych właśnie joinerów i to są ludzie, którzy zostali przez nich jakby opętani i mam wrażenie, że to dokładnie stało się z ekspedycją, tak więc będzie ciężko wrócić z nimi do domu, bo oni tak naprawdę tutaj jakby, no niby dobrowolnie, ale tak w sumie chyba nie do końca dobrowolnie jednak będą chcieli zostać tutaj, generalnie właśnie z Kiliksami. Czy Kilikami, chyba tak to się powinno bardziej mówić. Wymawiać, bo to jest no tam S nie ma nigdzie w środku, tak więc jestem prawie pewien, że cały czas to wymawiam źle, ale już po prostu tak się przyzwyczaiłem do tego jak ja to mówię, że no nie jestem w stanie tego zmienić. A nie, co ciekawe, są uwięzieni w klatce. Przynajmniej jedna osoba. Także postrzelamy sobie w takim razie i za chwilę sobie sprawdzimy to. I co ciekawe, nawet wystarczy nam chyba tylu przeciwników. Nie, będziemy musieli jeszcze jednego zabić, no dobra. To w takim razie zróbmy sobie tak, a podleczmy się, czemu nie? I rzućmy sobie tutaj przeróweczkę na tych tutaj i dobra, zajebiście. Także misja bonusowa wykonana. Teraz tylko ich podobijać. Przy okazji z ekwipunku mam jeszcze jakieś medykamenty, mam jeszcze sporo, dobra. Będziemy ich sobie używać. I dobra, chodźmy, zobaczmy, czy są oni w pełni świadomi i żywi w takim rozrachunku. Okej, no dobra. In the name of the Emperor. A gdzie jest ta córka? Nie ma jej tutaj. Czyli coś czuję, że ona właśnie dołączyła do nich. Chociaż nie, tam mamy niby drugą klatkę. To być może jednak nie, być może jednak będzie też również cała. No za chwilę zobaczymy. Na razie sobie postrzelajmy tutaj. Jeszcze troszeczkę do tego silniejszego przeciwnika, który jakimś cudem się za mną pojawił. Nie mam bladego pojęcia jak. No i mamy was tutaj, zobaczmy, ale tutaj też jej nie ma. Tu jest jakiś kolejny tylko zwykły pracownik. Dobra. Tak, tak, uratowałem wam życie. Uciekajcie stąd. A my lecimy dalej i szukamy waszej szefowej, bo w sumie to jest taki nasz trochę główny cel, bo no ważne jest to raczej, żeby dla gościa córkę odnaleźć. Także zobaczymy. Miejmy nadzieję, że z nią jest tak samo wszystko w porządku jak z nimi. Chociaż tu, mówię, mam pewne obawy. Nie wiem dlaczego. W sumie dobrze było się podleczyć, bo tu mamy większą grupę i ta grupa jest dosyć mocna. Z tego co widzę. No ale dobra, jakoś tam sobie tą obszarówką poradzimy też. Dobra, rzućmy sobie najdę w tego, chociaż mogłem sobie zostawić to na tego silniejszego przeciwnika, ale trudno. Dobra. Zajebiście. Także biegniemy dalej. Kolejni oczywiście przed nami. Niestety. Już myślałem, że to będzie dosyć mała lokacja, ale jest całkiem spora. I się przez nią przebić chwilę niestety zajmie. Co niezbyt lubię, no ale trudno. No, jakoś będziemy musieli przez to przejść. Tu w sumie tak naprawdę możemy sobie pójść boczkiem, wydaje mi się. No, niby możemy, ale tam też jest grupa, dlatego może jednak oczyścimy sobie tą drogę, bo później tak bym musiał tutaj wchodzić z powrotem. Zapewne, chociaż być może użyjemy sobie szybkiej podróży. Ale nadal wolałbym mieć to już oczyszczone. Generalnie dlatego też sobie właśnie tak zrobimy. Dobra. No i zobaczmy. Tam mamy klatkę. I jeszcze w takim razie jedna grupa będzie do pokonania. Niestety. Ale to jest dziwne, bo to jest Stora Arena. Tu nawet nie może być większej ilości graczy. A tych przeciwników jest w pizdu więcej niż było w misji bonusowej. A raczej tak nie bardzo dało się przechodzić obok nich i ich nie zabijać, także to strasznie dziwne, ale no cóż. Tak to już tutaj wyszło. I rzućmy sobie najda. Nie wiem, rzućmy sobie to, rzućmy sobie to, rzućmy sobie to, tam, tam. I to, i to, i to, i to. Wszystko po prostu. Siejemy rozpierdol, zajebiście. Dobra. Tak więc chodźmy, zobaczmy. Nadal chyba nie ma tej córki, albo jej nie widać. Jakby model zasłania. Chyba tak. Albo i nie. You have removed those who are not of the nest. Had they stayed, they would have learned the peace of the joining. We will not deny you your prize. But leave now. There has been a song of swarming. We have claimed these mines for the nest. I'm looking for Stanel Thul's daughter. Once we were called Daria Thul. Now we are known as new child of the Ukanuku nest. We have tasted the gel and scented the egg chamber. We have joined. So you're a Kilik now? There is peace in the nest, a love that comes of sharing one mind. It is a gift beyond measure. We will never return. You would leave your friends? Your father? Stanel Thul is not my family. He and his kind have brought war to Alderaan in the name of their own power. Here we are safe. Here we are at peace. Here we will stay. If you have found happiness, however unlikely, I will not take that from you. Thank you. If you ever tire of the world of violence and mistrust, return. The peace of the nest is open to all. No mówię, właśnie to jest takie, to jest bardzo ciekawe, bo tu jakby jest chyba ta trochę wolna wola zachowana, czyli to naprawdę musi być jakieś takie spoko. Przynajmniej z tego, co oni mówią, no nie wiemy, tak jest naprawdę w sumie. No ale no nie będziemy jej tutaj siłą stąd wyprowadzać, tym bardziej, że to by się raczej źle skończyło, jakbym ją do tego zmusił, bo coś czuję, że jak już się raz dołączy do Kilików, to nie można już jakby się cofnąć. Mam wrażenie, że mózg jest tak przeprany, że się nie da. Ale ciężko mi też to stwierdzić w sumie, tak więc no takie moje są właśnie przypuszczenia. A teraz wyjdźmy stąd, na razie nie będę używał Quick Travela, bo z tego co pamiętam to quest związany z naszą klasą jest gdzieś w miarę blisko, a tu byśmy musieli wrócić na początek lokacji. I tam być może mam nawet szybką podróż, ale to może lepiej ją będzie wykorzystać jak już sobie zrobimy zadanie główne związane z naszą klasą, tak mi się przynajmniej wydaje. Speedera niestety nie mogę teraz aktywować, bo jesteśmy w Store Arenie, tak więc będę musiał stąd wybiec. Ale to już na szczęście zaraz się kończy ta jaskinia, tak więc tyle dobrego. No i zobaczymy, w którą stronę teraz dokładnie będziemy musieli pójść, ale wydaje mi się, że teraz lekko na lewo i będziemy w miarę blisko miejsca, w którym jest nasze kolejne zadanie, tak jest. Tak więc fajnie by było wsiąść na speeder, okej, zajebiście. No i tam sobie podjechać, teraz się już postaramy ewentualnie jakieś straże poomijać. I miejmy nadzieję, że tu nie ma jakiegoś wielkiego muru, albo że gdzieś tutaj będzie jakaś brama, bo z chęcią bym się tam już szybko dostał do środka. Zresztą chyba to w ogóle będzie trochę trudne, bo nie będziemy tam mile widziani. Chyba będziemy musieli tam się przebić generalnie do tych jakichś tam, jak to się nazywa, archiwów, żeby znaleźć te zapiski na jej temat, na temat tej naszej pani Ayl. No zobaczymy. Zobaczymy, jak to tutaj będzie. Tu chyba będziemy mieli główną bramę. Wydaje mi się, że gra nawet lekko przycina, tak więc wybaczcie za to. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Nie wiem, czy tu po prostu taki otwarty teren i tak gdzieś ją przyleżyło, czy coś mi komputer obciążyło w tle jakoś dziwnie. Nie mam tego pojęcia. Dobra, na razie sobie miniemy tych żołnierzy, tego już nie miniemy, tak więc z tym już sobie postrzelamy. A przy okazji zobaczymy, czy jakakolwiek misja bonusowa się tutaj znajduje. Ale miejmy nadzieję, że nie, bo trochę mi się walczyć nie chce, szczerze. Ale zobaczymy za chwilę. Nie ma na szczęście, dobrze. Tak więc możemy po prostu, starając się oczywiście omijać jak największą ilość przeciwników, spróbować tam dojechać bezpiecznie. No dobra, jakoś to się powinno udać. Tam co ciekawe, mamy... Aha, bo to są zwykli obywatele, to nie są żołnierze, dlatego nie chcą mnie bić, no dobra. Ale przez to, że chciałem zobaczyć, dlaczego tutaj są pokojowo nastawieni NPC-towie, no to się wpakowałem w walkę niestety. To całkiem sporą, która mnie też tak naprawdę nigdzie nie prowadzi. To jest najgorsza. No ale trudno. Bo tu musimy wskoczyć na górę. Jeszcze kto? No Jezu, serio. Masakra po prostu jakaś. Kompletnie nie to chciałem. Generalnie. No nic na to nie poradzę, niestety. Dobra. Więc wracamy na speeder. No ale przynajmniej teraz będę mógł po tych schodach sobie chyba wjechać w miarę bez problemów. O ile tylko będę w stanie na nie wskoczyć. No nie będę w stanie bez problemów, bo mamy tutaj jeszcze straż. Cholera. Jeszcze jakąś elitarną, no Boże, ale się wpieprzyłem w tą walkę. Tak chciałem jej unikać, a wyjdzie na to, że będę walczył tyle, że aż mi się nie chce. Dobra, tego użyjmy sobie na niego trochę krzmocy. Ogólnie w nich pieprznijmy trochę. Dobra, dzięki temu heroic momentowi w miarę to szybko poszło. Już tak walczy zdecydowanie za dużo, a w ogóle to i tak nie tutaj mamy się udać. Także super. Tylko niepotrzebnie tutaj wjechałem i walczyłem z przeciwnikami. Zajebiście. No dobra, no przejdziemy sobie tutaj jakoś z krajem. Gdzie mamy się dokładnie dostać? Jeszcze gdzieś dalej w tą stronę. No to jedziemy w takim razie. I tu już chyba na prawo zaraz będziemy mieli jakieś przejścia. Zapewne do Story Areny. Nie, czyli musimy pewnie jeszcze na górę wjechać. To oznacza pewnie więcej walki, bo raczej jak tak przejadę sobie magicznie, to... To i tak mnie zniszczą dokładnie. Także postrzelać trochę będziemy musieli. A wrzućmy sobie tak i zróbmy sobie w ten sposób, o przeróbeczkę. Która jest podejrzanie skuteczna, biorąc pod uwagę na jakiej wysokości jesteśmy i jak bardzo te pociski nie trafiają. A tutaj mamy jeszcze silniejszego przeciwnika, ale na szczęście mam jeszcze Heroic Moment włączony, tak więc mogę sobie pokorzystać właśnie z mocy. I dobra, mamy tutaj te archiwa, do których mieliśmy się dostać. Co ciekawe, Story Aren nie ma, ale musimy użyć tutaj jakiejś konsolki, tak więc chodźmy, zróbmy to. I czy czeka nas jakaś cutscena? Tak. Dobra, tam mieliśmy trochę informacji, czyli ona chyba zbiera po prostu pieniądze, wiecie, niby na pomoc ofiarom wojny, jako, boże, charity, słowo po polsku, kuźwa mać, nie wiem, no w każdym razie charity, właśnie tak, właśnie musimy, właśnie tak to działa. Dobra, a na razie użyjemy sobie szybkiej podróży tutaj, tak, dobra. To musimy sobie w ten sposób kliknąć i udać się tu. Dlatego, że gdzie teraz mamy? Aha, do Wektora musimy się udać z tymi informacjami, które udało nam się tutaj odnaleźć. Czyli tak czy siak będziemy musieli jeszcze dalej pojechać. No ale wpierw oddamy sobie tego questa tutaj, powiemy jak wygląda sytuacja z jego córką. No i zobaczymy co tam dalej będziemy musieli zrobić. Thank you. My medics are treating the inspection team for shock, but they seem otherwise unharmed. I wish I could say the same for my daughter. I have heard nothing. Did you not find her? She has embraced the Kiliks' ways. I would not force her to return. I've heard of this. They call it the joining. Some drug those horrors secrete that brainwashes their victims. You should have dragged her away. There must be a way to recover. She's at peace now. Honor that and return to your duties. I only wish I could have protected her. General Thul, excuse me. It is urgent I speak with my rescuer at once. I'm Agent Craig Graf, Imperial Intelligence. It was no accident those Kiliks attacked when they did. The Ulgos pushed them toward that mine. How did you learn that? We've been monitoring communications between the Ulgos strike teams in that region. This was definitely planned. The push was orchestrated by the Ulgos to distract us from something they're calling Operation Sunshower. Let's hear some more. I've heard that term. It's come up a few times in the chatter we're getting from our back door into the Organa networks. It's a baradium detonator, a massive explosive. They plan to strike at the heart of Fulllands. The detonator's being transported by Boris Orgos' elite soldiers, former Republic Special Forces, with the best weapons they could take and all the training the Republic gave them. Kill the soldier, steal the weapon? Just before the Kiliks arrived, we acquired a data file that I believe to be the launch codes for the detonator. If you really wish to strike fear into the heart of the Ulgos, get into the camp where they're holding it and set it off prematurely. It won't be the full force of the weapon, but let it be Ulgo that perishes, not Thul. Okej, czyli jakiś tutaj wielki termodetonator chcieli podłożyć gdzieś na naszych ziemiach, ale postaramy się ich ubiec. To jest gdzieś tutaj. Ale wiecie co? Zanim to zrobimy, to się cofniemy do naszego kontaktu, do tego całego Vektora Hylusa, który znajduje się gdzieś w tej lokacji najwidoczniej. Przynajmniej tu mi gra pokazuje, co może nie być super ekstra dokładne, no ale chodźmy w takim razie. O, teraz jedziemy. Wybaczcie, teraz jedziemy na tym latającym cosiu. Także spoko. I zobaczymy, czy mnie gra dobrze poprowadziła, w miarę dobrze, okej. Także spotkamy się z nim, zobaczymy, co on zrobi z tymi informacjami, bo założę się, że gdzieś tam dalej w tej lokacji byśmy mieli właśnie zadanie związane z naszą klasą, dlatego wolałbym nie trzymać go w takim stanie przejściowym, gdzie musimy się wrócić, tylko właśnie teraz się wrócić, pogadać z tym całym Vektorem i następnie udać się, gdzie tam udać się będziemy musieli. Tym bardziej, że już i tak pomału będziemy ten odcinek kończyć. Raczej jeszcze z nim pogadamy i coś jeszcze zrobimy, ale zobaczymy. Na pewno no, wrócimy sobie, podejrzewam, do tamtej lokacji, w której byliśmy przed chwilą. I być może ruszymy w stronę tego tutaj zadania. Ale to jeszcze zobaczymy. Na razie speeder. I ciśniemy mniej więcej w tą stronę. Tutaj za chwilę będzie ta jaskinia. Coś czuję, że tam będzie jeszcze więcej robaków niż było wcześniej. No ale zobaczymy, o ile nam dalej będą pomagać, to nie mam nic mocno przeciwko, chociaż no jest to zdecydowanie problem, który trapi tą planetę, tym bardziej, że oni mogą przejmować właśnie ludzi do ich tych gniazd, no ale zobaczymy. Na razie wjedźmy sobie tutaj, ile damy radę, tyle sobie podjedziemy tutaj, no i mam wrażenie, że jest ich jeszcze więcej niż ich było, ale zobaczymy, czy znowu to samo moja postać stwierdzi, czy też nie. Chodźmy, pogadajmy z Vektorem i zobaczymy, co będziemy musieli zrobić dalej. It's good to see you. Yes, we apologize. The nest has been invigorated by star dancing. If you could smell the pheromones, you'd understand our restlessness. Having trouble controlling the Kiliks? There's nothing to be concerned about. The hive is growing, and we all benefit. We even have a gift for you. These orbs contain white membrosia, rare nectar produced by our givers. Pull back the wax and sip. You'll find it gives strength and healing. Practical but exotic. I like it. We hoped you might. In any case, how's the search for Denri Ayl? Take a look at these files. What do you think? This is perplexing. It looks like Ayl funded the destruction of the Dominator and the assassination of Darth Jadus. But the rest is very odd. Have you shown this to Baron Pia? I was just on my way. Of course. We appreciate being kept apprised. We know you're under no obligation. We'll be on alert, should you need anything else. The nest embraces our unity. No dobra, czyli w takim razie mamy udać się do tego barona, dla którego wcześniej pomogliśmy i on nam pomógł. Czyli dobrze, będziemy musieli się jeszcze bardziej cofnąć tak naprawdę do bardziej lokacji startowej Alderaanu, bo to jest gdzieś tutaj w okolicy, o ile się nie mylę. Tak więc będziemy musieli to zrobić i zrobimy to sobie, myślę, teraz, tylko czy mogę użyć tam szybkiej podróży? Mogę, zajebiście, czyli udajemy się od razu do siedziby rodu Cortez, pokażemy im te dane, potem kiedy pokażemy im te dane, zakończymy sobie pewnie odcinek, a też zdążymy się zregenerować wtedy cooldown na Quick Travel i w następnym odcinku sobie rozpoczniemy gdzieś tam dalej. Wszystko, co oczywiście mówi Kali, jak zwykle możecie sobie przeczytać tutaj na czacie. Ja już nie będę specjalnie siedział cicho i jej podgłaśniał później w montażu, bo też nie czuję, żeby była taka duża potrzeba, to tylko by mi moją myśl urwało, dlatego to nie byłoby raczej zbytnio wskazane. A na razie musimy jeszcze kawałek podjechać, to jest w sumie jedna z niewielu story aren, w których można ze speedera korzystać. Tak więc postaramy się uzyskać audiencję tutaj właśnie u Lorda i jego żonki też i miejmy nadzieję otrzymamy jakieś konkretne informacje na temat pani Ayl i miejmy nadzieję, że uda nam się ją odnaleźć. Zobaczmy. I'll let the Baron know you're here. My dear, you shouldn't concern yourself with trifling details. I am concerned. This house needs all I can give. Not just my gardening skills. Enough, we'll speak later. Ah, the mercenary captain. I hope you're enjoying your visit to Alderaan. But if you're here about Denri Ayl, I must disappoint. I've been gathering information, yet I cannot locate him with any certainty. A, czyli to jest jednak on. This data from House Order might help. These records... They are the pieces of a puzzle my own sources left incomplete. It appears that some weeks ago, Master Ayl arranged a secret meeting with House Rist. That meeting is doubtless occurring as we speak. I'm not familiar with that house. House Rist is a stain upon the nobility. A house of slayers and poisoners. I suggest you wait for Denri Ayl's return. A month, perhaps two. Don't earn the Rist assassins' ire by interfering in their affairs. Unfortunately, my mission is urgent. I admire your energy, but these games should be played with caution. Confronting Rist will do no good. Now, I must cut this discussion short. I have other matters to attend to. See to our guest, my lady. Make certain Cortez hospitality remains second to none. I'm sorry about my husband. He's a busy man, and a brave one. Just not brave enough to confront the House Rist. A war against House Rist would get you both killed. He believes that. Maybe he's right. Maybe that's why I'm so frustrated. Everything the Baron said about Rist is true. They are a stain on society, and a foe of Cortez. We live in fear of their blades. But you found our lost patrol. Stole Denri Ayl's records. Why are you telling me this? The Baron won't listen to my ideas. But you could show him the meaning of bravery. You could show all the houses that defying Rist isn't hopeless. Find Denri Ayl. Fight the assassins. Change things for all of us. I can't refuse such a pretty face. You're very kind. You know, it's a long journey. Join me in my chambers? We could get something to warm you before you go. Cortez hospitality really is second to none. And there's a lot more to see. And when we're through, you can leave for Rist and take my hopes with you. Ach, ta gościnność, taką gościnność to ja lubię. No dobra, to w takim razie powiedzmy, że mini misja wykonana, a na razie w tym odcinku to by było na tyle, tak więc w kolejnym odcinku udamy się odszukać tego całego Denri Ayl i zobaczymy, na czym to się zakończy, a tymczasem mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał, no i komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, a przede wszystkim oglądajcie, no i do kolejnych filmów. Na razie, no i cześć.